rok jest mniej więcej, to już jest po olimpiadzie, już jestem zawodowym pięściarzem, jestem, walczę na ringach z orzełkiem, nie tylko w sercu, ale z orzełkiem tutaj, na wszystkich moich szatach, z orzełkiem, z polską flagą wchodzimy do ringu w Chicago. Walki się toczą w Chicago, z Bobby Hitzem wtedy ten. Cza-cza do Yamaki. Yamaki, Tomek, pozdrawiam cię, au. Nie? I ten, wchodzimy do ringu. Kolejna moja wygrana. O, bo olimpijczyk, nie? W zawodowym boksie, jako pięściarz, gladiator, wchodzisz do zawodowego boksu, nie potrzebujesz mieć żadnego dorobku amatorskiego, to i tamto składasz. Czekajcie, ta niegrzeczna dziewczynka przechodzi znowu z tym wózkiem. Dzień dobry pani. To nie jest ustawka, to na pewno nie. Nikt nie wiedział, że tu będziemy, także. Spoczko. Ale ten. I tam kolejna moja wygrana, nie wiem, trzecia, czwarta, piąta w zawodowym ringu, no bo olimpijczyk, nie? I pyk, pyk, także czeskami walki do ringu wchodzę w Chicago tam co miesiąc, co dwa miesiące. Pyk, 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 pyk. Z każdym jednym przeciwnikiem, którym walczyłem w tym zawodowym ringu, każdy jeden przynajmniej miał ochotę wygrać na początku starcia, przed pierwszą rundą. Od początku pierwszej rundy miał ochotę wygrać. Nie, nikt nie wchodził tam, żeby się położyć, podłożyć czy jakkolwiek. Ale już mam kilka wygranych zawodowych walk. To był jakiś listopad. Nie, rok, może 2005. Coś takiego 2005, no coś takiego. Wtedy ja, listopad, wracam z Chicago do Toronto, gdzie zamieszkiwałem. Wtedy ja jestem w związku z Agatką, mamusią moich dzieci, ale to jeszcze... Pamiętamy. Ale ta, Agatko, pozdrawiam cię. Mikołajku, Olusiu, tatuś was kocha. Au, wolna Polska. I no i po takim ciągu, cały czas te, ciągu tych treningów, nie? Treningi były bardziej męczące, bardziej wymagające niż same walki. Ale ten, każdy z nas potrzebuje chwilę, moment odpoczynku. Nie? No i ja zdecydowałem, że ja lecę na jakieś wakacje tygodniowe. W tamtych latach te zimy kanadyjskie były bardziej mroźne, aniżeli są teraz. I tak już tak w listopadzie ten, no, było dosyć chłodno. I ten, no a ja lubię, ja zawsze lubiłem tropiki, zawsze wolę gorąc od zimna, także lecimy gdzieś. No ale jeżeli już Binkowski leci gdzieś na wakacje tygodniowe, nie, wiecie jak to jest z naszymi Orlicami, nie? Zaraz, słowo się rozejdzie bardzo szybko i nagle jest nas cała taka mała wataha, cała paczka, mniej więcej plus minus 10 osób. 5 chłopczyków, 5 dziewczyn. W tym ja zagadką. Tak. I to dziewczyny, my płacimy, my faceci płacimy za wakacje tygodniowe. Proste. ale takie są fakty, tak. I ten, ale jak nadchodzi dzień, że trzeba dziecko urodzić, oddać poród w szpitalu i żeby dziecko przyszło na świat, to wtedy dlatego szacunek dla was wszystkich, jesteście zajebistymi matkami, siostrami, nie? I córeczkami. Przepraszamy za te usterki. Ta. Mi się zdaje, że to był ten gościu z Narodowego, ten sam gościu. I ten. No i tam najpierw była myśl, że należą, mi się należą, ja sam zdecydowałem, że mi się należą wakacje, ta, a to, że w Kanadzie wtedy była bardzo chłodna, listopad, ja powiedziałem do Agatki, że lecimy gdzieś w ciepłe kraje. Znowu te, wtedy ja, na tamte czasy, ja tak rok w rok podróżowałem, na takich wakacjach tygodniowych czy dwutygodniowych, tak dwa, czasami trzy razy do roku, nie? I lecimy. No, wybór padł, bo to już dziewuchy, nie? Dziewuchy ustaliły, że będzie Cancun, Meksyk. Spoko, nie? W Meksyku, z tej całej watachy, co tam
leciałem się wybierać na wycieczkę. Ja byłem jedyny z wszystkich, co był w Meksyku wcześniej już dwa razy. Byłem i w Acapulco i w Tijuanie. Byłem. Także ja już byłem dosyć dobrze obeznany, jaki niebezpieczny Meksyk jest dla, i nie i dla Meksykanów, ale tym bardziej dla turystów. Nie? Do tych z nas, którzy teraz pierwszy raz o tym słyszą, że Meksyk bardzo, bardzo niebezpiecznym światem, może się w każdej minucie zamienić w niebezpieczny świat, w każdej minucie, proszę sobie wejść na internet, w Google poszukać, nie, wbijcie sobie najlepiej w języku angielskim, bo więcej informacji dostajemy w ten sposób, nie, po angielsku napiszcie ten, turyści albo osoby zaginione, nie to, że zamówione. Nie? Bo jeżeli ktoś, jakiś turysta leci do Meksyku, a nie znajdą ciała, to nie jest to ogłoszone jako tylko osoba zaginiona. Także musisz wpisać na Google, żebyś poprawnie otrzymała ten rezultat. I jeżeli to wbijesz na Google, osoby zaginione w Meksyku, które poleciały na tam tygodniowe, dwutygodniowe wakacje, a nigdy nie wróciły, mnóstwo takich będziesz miała tych. I wszystkie są prawdziwe. Także ja byłem dobrze zorientowany, jaki niebezpieczny Meksyk potrafi być, ale też kilka razy w moim życiu słyszałem, będąc tam, przebywając tam w północy Ameryce, że największym Meksykiem świata to który kraj? Polska. Słyszałeś kiedyś coś takiego? Nigdy się nie robiło? Nie? Może wy tu w Polsce nie słyszycie. To, ja to słyszałem od kilku osób. Ten. Największym Meksykiem świata to ojczyzna, Polska. Tak. Takie rzeczy się dzieją. Wiemy, że tutaj w ojczyźnie też wielu dobrych ludzi znika, nie? To kontynuujmy, co tam się wydarzyło. No zeszliśmy tutaj na inną drogę, inną ścieżkę, dlatego powróćmy. Nie obwiniaj siebie, Justynka, nie zeszliśmy, ja zeszłem, bo tutaj różne wątki też się ten... Ale już, tyle mi się w głowie, ja wszystko... Ale już tam miałem wracać, ale dobrze, wyprzedziłeś mnie. No jesteśmy w Cancun. Co jest ciekawe, jeżeli wy jesteście ze mną w tej chwili i lecimy tam do Cancun na te wakacje, to wygląda w ten sposób, nie? Lot samolotem z Toronto tam do Cancun, czy tam w okolicach, kilka godzin trwa, jakieś 3 godziny, coś takiego, może 4. Lądujemy, cały pokład samolotu, to są, jeżeli chodzi o Polaków, o nas, to nas tam była, bo to głównie to wszyscy bliscy znajomi, cała Polska, nie? Kobiety i faceci, czyli chłopcy i dziewczynki, którzy lecieli ze mną, to cała Polska, taka mała wataha. No i ten, a reszta Kanadyjczycy. No i wszyscy się tam cieszą, nie? No bo Kanadyjczyk, który się urodził w Kanadzie, jest tak pogrążony w tym całym, nawet na tamte lata, było już źle. Taki był w tym zagłębiony w tym codziennym takim maratonie szarości codziennej, nie? A to praca, a to opłacenie rachunków, a to i tyle, i, nie? Że no teraz oni jadą na taki, nie? Do takiego sanatorium wypocząć, oni. Tutaj trzeba zrobić klatkę stop. I zatrzymać się na chwilę i się zapytać nas, jako Polaków, nie? Dlaczego tak wielu Kanadyjczyków potrzebuje latać poza Kanadę, przynajmniej raz na rok, na wakacje, jeżeli oni są urodzeni w Kanadzie i to są Kanadyjczycy? No, bo może tam nie jest aż tak fajnie, co? Kraj jest piękny, kiedyś było spoko, teraz się pogorszyło, nie tylko u nas, tam też, na całym świecie, nie? U nas jest trochę gorzej niż tam, zauważam to, ale nic, jesteśmy w tym Cancun, dobiliśmy w końcu, spoko. Pamiętajcie, ja wtedy, ja nigdy w życiu nie dotykałem, ale tym bardziej, jeżeli chodzi o nawet jakieś piwo, wtedy, dlatego że byłem w kunszcie, z walki na walkę, cały czas trenujesz, ja wtedy piję dwa piwa, ja już jestem zrobiony. Na tam, dwa piwa i jeszcze zrobione, ale nic, także dolatujemy do tego Cancun, autokar podjeżdża, wszystkich tych z nas na pokładzie samolotu,
którzy tam wylądowali i wszyscy jedziemy do tego samego hotelu. Hotel był jakiś czterogwiazdkowy. Spoko. I to, co jest ciekawe do tego opowieści, że hotel, ten resort, fajnie, tam wypas, wszystko cacy. Cztero, cztery i pół gwiazdkowy, nie? I ten. Ale był specyficznie przygotowany dla rodzin z małymi dziećmi. Z małymi dziećmi. No i także każdy, kto wbija tam mnóstwo dzieci. No, dzieci, piękna sprawa. Dobrze, Binio, co się stało tam? I tak dzień po dniu mija. No i wiesz, nie? No i taka monotonia, nie? Ja nie jestem, do tamtego czasu nie byłem przygotowany psychicznie, ani w jakikolwiek sposób na tego typu doświadczenie, nowe doświadczenie. Że ja wylatuję gdzieś na wakacje z bobasami moimi, także Mikołajek i Oluś, moje bobasy, au, tatuś pozdrawia. Oni są jeszcze w pieluchach, nie? I tego. I tak, budzisz się z rana, masz te śniadanie wliczone w ten all inclusive, nie? Śniadanie. Po śniadaniu dzieci idą spać. No to jesteś ze swoją kobietą, mamusią swoich dzieci. To nie? Popieścimy się trochę tam, trochę miłości. To tam w pokoju. Ale to trzeba szybko, zanim dziecko się przebudzi. Wiesz, jak to jest, nie? Tak. Później ten, dzieci się budzą. Nie? Szybka akcja, dzieci się budzą. Trzeba zmienić pieluchę, nie? Idziemy nad wodę, nie? Piękne baseny, to i tamto, ale jeżeli jesteś turystą, ty chcesz do oceanu, tym bardziej ja chcę do oceanu, w oceanie, ciach. Później szybki prysznic, ale znowu już jest obiad, nie? Znowu dzieci, musisz tam pieluchy zmienić, znowu szybka akcja, no i ten. I taka monotonia znowu zaczyna się tworzyć przez to, nie? No ale każdy hi-hi, ha-ha, większość tych ala turystów, nie? Siedzą przy barze cały dzień, tym bardziej wieczorami, popijają sobie, nie, cokolwiek sobie popijają, nie. Było mnóstwo, bo to Meksyk, nie, to jest ważne do tego, to jest ważny instynkt. Dlatego, ale ten świat tworzy taka monotonia. No i nagle jednego dnia, po trzech dniach, ja postanawiam, że już więcej nie mogę. Ja nie mogę wytrzymać w takim klimacie, nie? Dzień w dzień to samo. I tego. Poszedłem do tych młodych dziewczyn tamten, na recepcji. Ja i mój połamany angielski i tam kilka słów po hiszpańsku, nie? I mój język Esperanto. Tak. Dowiedziałem się, że jeżeli weźmiesz taksówkę 20 minut w głąb Meksyku, tam od tych wszystkich resortów, które są położone przy plaży, tam dojedziesz do takiego mini Las Vegas, tego Cancun, nie? I tam jest tak, i Coco Banco tam było, taki fajny klub, i kolejny klub, i Tiz jakiś tam był, nie? I no i tam się dużo działo. I dużo młodych turystów z tych wszystkich hoteli wali tam wieczorami, żeby tam pohulać, nie? Trochę. Wiadomo, jeżeli chodzi o do tych turystów, którzy szukają ten, to tam właśnie znajdziesz, bo jesteś w Meksyku, nie? No ale ja rzuciłem, ale tam masz, ogarniasz taką większą swobodę, nie? Nie jesteś w jakimś tam budynku, w jakimś hotelu, to. No i... Konkrety. No i jedziemy. Ja puściłem słowo do wszystkich, czyli do pięciu z nas, a trzech z nas wybija. Trzech z nas wybija. Z tamtymi dwoma nie wiem, co jest to. Nie powiem to. Może ich kobiety ich nie puściły, nie? Bo wiedzieli, nie? Z Binkowskim taka wyprawa do Meksyku, ale wtedy już do każdego doszło, że znajdujemy się w Meksyku, w bardzo niebezpiecznym miejscu na świecie. No i te wybijamy. No to tak. Wychodzimy. Każdy z nas przyniósł ładnie ciuchy. Ja miałem jakieś tam Armani, Versace, coś takiego, nie? Chcesz wyglądać, nie? Normalnie. Wziąłem sobie 300 kilko amerykańskie, do kieszeni wsadziłem, na jakieś tam wydatki. W Meksyku, żeby wydać w ciągu jednej nocy 300 amerykańskie, no to musisz, no nie wiem, no, ogromny balet, nie? Ale sobie wziąłem tak 300 i tego. Stówka, pamiętam. 300 i tego. Wybijamy z hotelu, już było późno, powiedzmy tam, już
położyliśmy, uspaliśmy nasze dzieci, nasze kobiety zostawiliśmy w hotelu, powiedzieliśmy im, że wybijamy, nie? Agatka się o mnie nie martwiła. Ona wiedziała, że Binkowski da radę. I tego. Wychodzimy z hotelu. Naprzeciwko ulicy był sklepik jeszcze otwarty, monopolowy. No i chuligani wzięli jakąś butelkę, kupili, ale taką nie, oryginalną, takili, taką większą butelkę. To żeśmy zrobili to z gwinta, tak w 20 minut z gwinta. Trochę mieliśmy na sobie. Dobrego, żeśmy byli. Podjeżdża taksówka. Tutaj się zaczyna wszystko dziać. Podjeżdża taksówka. Nie? Tam gorąco ten w ciebie, we mnie przynajmniej, nie? Bum. Nie? Po pierwszym buchu i po pierwszym tam łyku, ja już byłem zrobiony. Już w bani mi się tak kręciło, nie? Ale było fajnie. I tego. Bierzemy taksówkę, jedziemy. 20 minut w głąb Meksyku. No i ja siedzę z przodu. I tego, taka ciemność, przez taką dżunglę przejeżdżasz, nie? Taka, nie ma żadnych latarni, żadnego oświetlenia, nie? Ten Meksyk się śpieszy, ale tam daleko, jakieś 2 kilometry, już widać rozjaśnienia, są lampy, to tego, tam, właśnie to jest to miejsce, gdzie jedziemy, czyli ten mini Las Vegas, nie? I tego, to ja mówię do chuliganów z tyłu, mówię, kto płaci za taksówkę? A każdy z nas ma hajs, i to dużo. Kto płaci? A za tego taksówkę kilka peso, nie? Ja mówię, kto płaci za tę taksówkę? No Binio, no wiesz, kto płaci, nie? Otrzymałeś ten fotel prezydenta, ten, co z przodu jedzie, płaci. Ja mówię, ja nie płacę, nie? Meksyk za kierownicą, kierowca, nie rozumie ani słowa, co my rozmawiamy, ale czuje, że tutaj jakieś lekkie zawierucha mu się dzieje. Ja mówię, ja nie płacę. Ja mówię, no w pizdu, ja nie płacę. A jak to nie płacisz? Nie, ale pamiętajcie, już w tym momencie ta tequila we wszystkich nas wchodzi, to zioło tym bardziej. Ja mówię, no nie płacę. Ja mówię, kupiłem all inclusive na Meksyk, to jest all inclusive, nie? Wszystko jest wliczone. To oni myśleli, że ja żartuję. To dojeżdżamy. W ciągu dnia padał deszczyk, to jest ważne. Także było błoto na tym. I tego. Widzimy z daleka, gdzie ten mini Las Vegas jest. Ale tak, drzewa, taka dżungla, taka meksykańska dżungla, te koło równika, nie? Ten błoto dookoła, bo ciapa jest, deszcz padał. Ja mu mówię, żeby się zatrzymał. On jakoś się nie chciał zatrzymać, bo on się śpieszył z kursem, nie? Bo to taryfiarz. Ja drzwi otworzyłem ten, to on się zatrzymał. Ja wybiłem z tego auta. Ci wybili za mną, bo oni też nie płacą. Oni wybili, ale byli wkurzeni na mnie. Dobra. I no i co? Ten Meksyk coś tam krzyczy, jakieś pogróżki po hiszpańsku, po meksykańsku, piąstką wymachuje. Dobra, idźcie. Ja przepraszam tego pana na chwilę obecną, może nieładnie się zachowałem, ale jestem w Meksyku, by zapłaciłem all inclusive. Idziemy. Zanim doszliśmy, tych dwóch, oni f***li na mnie do maksa. Tak. Bo nie, bo każdy ładnie ubrany, to i tamto, to tego, a tutaj błoto i trzeba przejść przez ten las, żeby dojść do tego mini Las Vegas. Ja tym bardziej ten, się gdzieś tam potknąłem o jakieś drzewo czy coś. Z błota byłem tutaj po lewej stronie, ta cała nogawka, spodnie, tutaj tą bluzę, na twarzy miałem błoto, nie? No. Dobra, dalej. Dochodzimy. Jakbyś tak poganiała, to przestanę opowiadać. Justynka, niech to będzie pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, bo nie usłyszę o Cancun. Nie? Chciałabym właśnie. No, ale to jest moja opowiastka i to są wszystko relatywne rzeczy, co się później wiążą to, co się na samym końcu stało. Bo tutaj coś się dzieje, nie? I tego. Dochodzimy. Dochodzimy. Jak doszliśmy już tam, oni byli na mnie tak f***ni, że ja z nimi nie chciałem mieć do czynienia. Nie? Ale tak ja najlepiej lubię. Całe życie, nie? Dlatego może wybrałem boks. W moim życiu trenuję sam, wchodzisz sam do ringu, nie? Bitwę toczysz sam, nie? I tego, decydujesz sam. I tego, wychodzę, oni wyszli ze mną, ale wkurwieni. Ja od nich odbiłem w pewnym momencie. Ja odbiłem od nich. Pierwszy Meksyk, to no i są. No i słyszysz, grubo mu zaleci, była już jakaś, ja wiem, pierwsza nad ranem, nie? Mu zaleci głośno to tego, dużo turystów, mnóstwo turystów, wszystkich tych młodych z tych resortów, to i tamto. Pierwszy Meksyk do mnie podbija, do nikogo innego i pyta się, czy jakimś połamanym angielskim, czy chce kupić coli. Bardzo dobrej coli, białego, nie? Cola Primo
czy chcę kupić. Ale nie, a tam są, co są ludzie wokół mnie, to nie do nich podbija, tylko do mnie. I on mówi, nie, dziękuję, nie? No, per favor, nie? Ten, wybijaj. Nigdy w życiu nie robiłem. Spoko? Wiemy o tym. I tego. Kilka kroków dalej robię, kolejny Meksyk wbija do mnie, nie? Jako ten, i pyta się mnie znowu, czy chcę ten, kolę kupić. No to się nie? No ale, nie przyjebałem mu, ale tak sobie pomyślałem później, biorąc mnie pod uwagę, w jakim stanie ja wyglądałem, w głowie tak, tutaj błoto na moim tym, to wyglądało, jakbym się tarzał od samego rana, albo od tygodnia, albo od miesiąca i białe bym robił, nie? I się tam tarzałem w błocie. Spoczko. Ja tylko chciałem tam wbić i napić się piwa. No i tam, o, w tym lesie, jak wybiłem z tej taksówki i jak dotarłem do tego Kokobango, tak 2 kilometry przez ten lasek, ja tam straciłem buty. Nowiutkie buty też takie, ten straciłem gdzieś tam, także idę na bosaka, także ja tam już jestem na bosaka, ale mam błoto na moich stopach, to i tamto mam błoto, bo padało w ciągu dnia, nie, bo i ten, ujebany, ale 300 cały czas w kieszeni, cały czas, i ten, wchodzę do tego klubu, taki na zewnątrz, tam pisało, że trzeba 5 zapłacić za wejście, ta, i miałem już wyciągać tą 5, a ten bramkarz, ten Meksyk, stoi i do mnie mówi takim, nie? Mówi, no, że mnie nie wpuszcza. Ja mówię, co jest? Wyciągam mu hajs, daj mu hajs. Nie, on nade mnie hajsu nie bierze, on mnie nie wpuszcza. Ja mówię, per favor. Mówię, dlaczego, nie? Mówi, ten. Butów nie mam. Nie mam obuwia. Nie mam obuwia. No, mówię, no dobra. A tam, wiesz, a tam wszyscy ten, garniturki, krawatki, turyści, nie? W środku to i tamto. Wychodzę na zewnątrz, tam była sytuacja, gdzie dwóch turystów takie mieli buty, także byli tacy mojego wzrostu albo większy, taki ten, ale dwóch turystów, nie wiem skąd oni, czy Amerykańcy, czy Kanadole, to i tamto, ja poprosiłem ich o buty, to i tamto, oni dawali mi te buty, a na samym końcu nie chciałem tych butów, bo widziałem, że im było przykro, oni przestraszeni, ten, dobra, wbijam. Ten sam Meksyk się patrzy na mnie, wbijam, ani mu nie oferowałem 5 za wejście, butów nie mam na ten, błoto na moich stopach, chuj, nawet się nie odezwał ani słowem, bardzo dobrze, cmentarz był zrobiony, jak musiałem się napić piwo, cerveza, nie? Siadam przy barze, ta jakaś tam biała kobieta, czy do, ale ten, jak mówię, albo z Ameryki, albo z Kanady, ona była turystą, nie? Ten, zaraz mi kupiła, zaoferowała mi piwo, no to jak ci dama oferuje piwo, jak można nie przyjąć, nie? Mówię, spoko, postawiłem mi piwo, napiłem się piwo, ja tam nie miałem ochoty z nią ani rozmawiać, ani, ale to już druga godzina, wszystko się kończy, o drugiej się wszystko zamyka, spoko, muzyka, ten, po jednym piwie wychodzę, ale w głowie mam tak, po tej takiej całej, trochę tego. Wybijam, idę na taksówkę. Kolejka jest, ale mówię, będę grzeczny tym razem, stanę sobie w kolejce. Po kilku minutach dochodzą, taksówki latają cały czas, odwożą turystów do swoich resortów, do hoteli. Wbijam do taksówki. Jedną nogą jestem w taksówce, z tej strony tutaj ktoś mnie tutaj tak, ja głowę odwracam, o co chodzi, nie? Taka piękna księżniczka, nie? Ale to była jedna z ich, prostytutka. Ona mnie tutaj coś buzi, tutaj, ja jedną nogą jestem w aucie. To tego, papa, do widzenia. Nie, ja mówię, nie, ona tam się chciała, żeby coś tam, nie wiem, żeby z nią porozmawiać. Nie, na boku. Ja mówię, nie. Nie, jadę, mam kobietę w domu i ten. Wsiadam do auta, taksówka dojeżdża, ja rękę do kieszeni, pusta kieszeń, nie ma 300. Jeb, ale od razu wyczyświałem, nie? Od razu wyczyświałem. Tak, jeb, mówię mu, żeby się zatrzymał. On udaje, że mnie nie rozumie. Otworzyłem drzwi, jemu złapałem za kierownicę, coś tam. Doprowadziłem auto, taksówkę zaraz do ten. Z buta wróciłem tam minutę, tam gdzie przed chwilą wszystko się działo. Tam wszyscy dalej są na zewnątrz, czekają na taksówki. Całe te kartele tam stoją, ta policja, ci bramkarze, to i tamto. Nie? Szukam jej. Nie widzę jej. Wiemy, kto zarządza całym tym. Taką placówką,
taki mini Las Vegas w Meksyku. Kartele, nie? Także oni wszyscy pracują do karteli i każdy ma swoją rolę. Tam policjant, bo jej już nie ma. Ja chcę moje 300 z powrotem. Bo jeżeli by był jakiś lodzik czy coś, dobra, niech sobie weźmie. Nic nie było. Nie, ja chcę moje 300 z powrotem. Także ja nie do niej muszę iść, ale do jej szefa. Nie? Ale dobra, najpierw ją chcę złapać. Jej już nie ma. Podbijam do tego głównego policjanta, który tam siedzi. I mu mówię, tam moim taki broken English, nie? Mówię, że one of your puta, take my dinero i fucking ten, że ja chcę hajs z powrotem, nie? On patrzy się na mnie, siedział w tej nysce, miał swojego kierowcę za kierownicą, patrzy się na mnie, pamiętaj, wokół nas to jest druga godzina, tam kwadrans po mnóstwo turystów, mnóstwo karteli, no i ci turyści wszyscy czują jakieś takie zagrożenie. Pamiętajmy, że dużo turystów znika, nie wraca po wakacjach do siebie, do domu. I on na mnie patrzy i mówi takim połamanym angielskim, pamiętam, że mówi, look at you, popatrz na siebie. On tak siedzi w tym fotelu, nie, w tym wozie, w radiowozie, mówi, look at you, you're looking like a pig. Nie? You're looking like a fucking pig. Nie powiedział fucking, ale ja to dodałem teraz, że wyglądam jak świnia. Cmentarz od razu, cmentarz ten, jeb, on miał okno. Ja już widziałem, jak moja prawa przelatuje przez jego czaszkę. Ja już to widziałem tu, nie? Ale dobrze, że spojrzałem w dół na siebie i tak stwierdziłem na instynkt, że on ma rację. Że on ma rację. Jak ja bym był w jego butach siedział, jak możesz jakiegoś gościa, który jest wyjebany błotem, nie? Zrobiony tak, jak go możesz wziąć poważnie? Nie? Spoko. Wziąłem taksówkę, odpuściłem mu to. Wziąłem taksówkę, pojechałem na chatę do hotelu i następny dzień w ogóle nie wychodziłem, nie wyszedłem z pokoju ani na minutę, nie? Cały czas rozkminiałem. Ani jednej serwesa, ani jednego piwa nie miałem, ani jednego nie? Tylko woda, nie? I cały czas rozkminiałem. Co ja mam z tym faktem zrobić teraz? Orzełku, jeżeli mnie słyszysz teraz, wstaw się w moje buty, teraz, w moją sytuację. Jesteś w Meksyku, takie coś ci się przytrafia. No i co? Chuj z tymi 300, nie? Tam w hotelu było dużo więcej kasy, a jak wracam do Kanady, było dużo, dużo więcej kasy, nie? No, ale co ty zrobisz? Co ty teraz zrobisz? Nie? Bo ktoś ci wsadził rękę do kieszeni, ten hajs. No i co ty z tym faktem zrobisz? Co? Można, opcja numer dwa, można to zignorować, bo tylko jakieś tam błahe 300 i dalej prowadzić swój tryb tam życia następne 4 dni, do końca wakacji wracasz do Kanady i życie idzie dalej. Ale nas nie interesuje opcja numer 2, 3, 4, 5. Nas zawsze interesuje opcja numer 1. Opcja numer 1, wracamy tam czyźwiutko, sztywniutko i otrzymujemy albo jakieś przeprosiny, przynajmniej, ale 300 musimy mieć w kabzie, nie? No. No i co? Z nikim nie rozmawiałem. Pamiętam Agatka wtedy, ona była zajęta dziećmi. Ona z dziećmi tam na plaży się bawiła, to tego, wiecie, jak to kobiety nasze, orlice się tam między sobą, to tego, nie? Także ja miałem spokój, decyzję podjąłem, ja wracam, nie? Ułożyłem, nikt nie wiedział, że ja wracam. Także kolejnego wieczoru już była taka jakaś 1:30 w nocy, ładnie się znowu odjebałem, Armani Versace, pamiętam jak Agatka z bobasami śpi na łóżku, ja z tego łóżka tak po cichutku wypełzałem, ucałowałem wszystkich, ja się z nimi już żegnałem, że może już nigdy nie, tatoś nigdy nie wróci. No takie są realia w Meksyku. Teraz i wtedy. Nie, ja o tym wiedziałem. I tego. Ucałowałem ich, pożegnałem się z nimi. Wybiłem. Znowu miałem kilka stówek, znowu miałem w kieszeni. Wracam tam. I tak naprawdę taksówkę złapałem. 20 minut. Znowu jestem w mini Las Vegas. Tam był jakiś, tak powiedzmy, kwadrans do drugiej, co tam dojechałem. O drugiej wyciszają muzykę i wszystko. No i jaka była strategia? Strategia była prosta. Bardzo prosta strategia. Najpierw muszę złapać ją. Bo to prostytutka, zawód wieczny, od początku świata, nie?
szanujmy te też kobiety, dlatego że one też, to jest dużo skrzywdzonych dziewczyn, matek, co wychowują swoje dzieci, to i tamto, nie, z szacunkiem. Ale ten, ja muszę do niej, ja muszę ją znaleźć, odnaleźć, ja muszę do niej dojść, nie, ja wiem, że to ona pełniła swoją pracę, ona te 300 moje przekazała w ręce tam wyżej, w hierarchii tam kartelowskiej, nie, w mafii kartelowskiej, także ona mnie musi zaprowadzić do jej bossa, do jej szefa, jej szef musi do swojego szefa. I tak sobie myślałem jeszcze w hotelu, ciekawe ile szefów ja muszę odwiedzić, zanim dojdę do tego, co całym tym decyduje i będzie mógł ostateczne słowo wydać, że co? Że proste, że 300 miniowi fucking ten, oni wiszą, że kartele mi wiszą 300. Nie? Nie wiedziałem, ile to zajmie, jak to będzie ten. To jest skomplikowane, bo ja po meksykańsku, ten, po hiszpańsku nie mówię. Spoko. No i szukam jej. Wychodzę z taksówki, taksówkę opłaciłem, pojechał, mnóstwo ludzi koło mnie, jeszcze muzyka leci, nie, szukam. Nie widzę, mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów, hi, ha, ten. Naprzeciwko ulicy stoi, plecami stoi jakiś potężny biały gościu, czy Kanadyjczyk, czy Jankes, nie wiem, nieważne, potem większy ode mnie o pół głowy, nie, taki, ale widać, że ten. Bardziej jak Arnold Schwarzenegger wyglądał, nie, taki, że od dziecka ciężkie ciężary, to i tamto. I liże się z jakąś tam piękną Izaurą i jej włosy, długie, czarne, takie kręcone, błyszczące. Piękna dziewczyna. Jej włosy na jego ramieniu. Ja zauważyłem te włosy. Nie? Także jej twarzy nie widziałem, bo widziałem jego plecy do mnie, ale mówię, to może być ona. Bo to jest ta czas, pora nocy, gdzie one robią swoje rundki. No to ja przeszedłem powolutku ten. Ja musiałem na palce, ja przez 188 cm wzrostu, nie jestem mały, nie jestem niski, nie? Musiałem stanąć na palce, żeby jemu przez ramię rzucić okiem, jej twarz zobaczyć. On stoi do mnie plecami, on nawet nie wie, że za nim się akcja robi, nie? No i patrzę, ona się z nim liże, pamiętam, ona się z nim liże i w momencie, oczy miała zamknięte, w momencie jak ja zerkam w dół, przez jego ramię, ona oczy otwiera. I jest tak, między nią a mną jest oczy w oczy. I ona od razu mnie zamknęła, od razu zobaczyła mnie, zamkła oczy, nie, dalej się z nim liże. Ja już wtedy sobie kroka do tyłu zrobiłem, już wtedy mam 100% potwierdzone, że to ona, dokładnie ta sama. Ona mnie bierze do swojego szefa, a jej szef w jakiś sposób mi opłaca. A jak szef mi nie będzie chciał wypłacić, bo oni nie są w biznesie, żeby wypłacać, no to szef musi dostać fucking, nie, z cmentarza, musi dostać, no proste. No i tego. Ona się dalej z nim liże. Dobra. To za długo trwa. Ja nie chciałem mu psuć klimatu, ale mówię do niej, yo, puta, nie, where the fuck is my dinero, nie, where is my dinero. Nie? Nie ma reakcji. Mówię, puta, gdzie mój hajs? Proste, nie? Gdzie mój hajs? Dobra, on odrywa, ten tutaj, ten mięśniak, odrywa ten słodki pocałunek, nie? I mówi do mnie za ramieniem, nie? Mówi, ty, odjeb się, znajdź sobie jakąś koleżankę, przyjaciółkę, a przestań mi tutaj przeszkadzać, nie? To ja wziąłem tak lewą ręką mu na ramię, położyłem, poklepałem, mówię, tata, masz rację. Ale wiemy, że siła uderzenia, cała siła jest w nogach. Ugiąłem nogi, tak jak w boksie ugiąłem nogi, rzuciłem go, popchłem, nie uderzyłem go tak, ale popchłem go lewą ręką, tak do tych z nas, którzy chcą popracować nad wyrobieniem sobie siły uderzenia, piłka lekarska i rzucamy. I rzucamy, nie? Ktoś nam musi ją tego porzucać sportem i wyrzucamy. Złota rada tutaj od Binia. Tak, 100%. Jak ćwiczyć? Że stoimy w naszej stójce, nie? I albo w tej ręce, ona musi mieć plus minus 4-5 kilo, nie? Nie za lekka, nie za ciężka i wypychamy ją, tak jak cios, nie? I ktoś nam musi odrzucać od razu. I jeden po drugim, nie? A później druga ręka. Także moim cmentarzem, moja prawa, jest to praworęczne, lewo. Ja go popchłem, tylko on się nie spodziewał. Poleciał stąd, tam za tą kanapę, także kilka metrów, nie? Poleciał, upadł na ręce, spoko. Ja już na niego nie zwracam uwagi, bo fakt ten. Ona stoi przede mną, nie? W tym momencie możemy się spodziewać, że wszystkie kartele, wszystkie Meksyki, ta policja tutaj, tego, wszyscy co robią dla karteli, oni są lekko zgubieni tutaj, bo oni widzą, że turysta szuka dymu z drugim turystą,
Tam to się rzadko chyba zdarza, nie? I ten. I wszyscy hi, hi, ha, ha, a to jakiś brzydal bez zęba wbija i rozpycha się, nie? Ale dobra, tamten wybił, nawet nie wiem, gdzie on ten, chyba wstał, wybił, chuj z nim, ten, ona stoi przede mną, ale ona tak, i malutka, i wąziu, ona piękna, piękna, w kilogramach ile ona miała, no nie wiem, ona malutka, taka miała, ale piękna była, księżniczka, nie? I te czarne jej, te... Zaprowadziła cię do tego bossa? No właśnie. I ja nie wiem, czy ona w ogóle, nie, po angielsku, czy ten. I ja jej mówię, pokazuję jej, nie, dinero, dinero, hajs. Ona wiedziała, o co chodzi. Mówię, gdzie? Mówię, dawaj, dawaj hajs. Nie, bierz mnie do bossa, nie. Ona coś do mnie, fucking ten, dużą, dużą buzią, po hiszpańsku, nie wiem, co powiedziała. Jeb, 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 odwraca się plecami do mnie na pięcie i odchodzi. I odchodzi. No ty, i przechodziła koło takiego, ten, wiem, że był jakiś domek, jakaś chatka z czerwonej cegły robiony. No to ja za nią tam kilka kroków zrobiłem, ten. Wszyscy to widzą, wszyscy obserwują, ale ten, nikt tam zbytnio nie zwraca uwagi, tym bardziej kartele. A ona się czuje pewnie, bo ona wie, że ona jest z Meksyku, ona pracuje dla karteli. Ja jestem biały, czyli turysta, nie? I ona się czuje pewnie u siebie, nie ja. Nie, także i ona ma plecy tutaj wszędzie, nie? Ona robi hajs dla karteli, także ma plecy. Odchodzi, ja ją tak z tyłu wziąłem tutaj za bluzę, tu złapałem, tu nie było za szyję. Było za bluzę, ale na pewno było niewygodnie dla niej. Tu uniosłem ją, ona chuchro, taka nie, ale piękna była. Wziąłem ją i tak ją jeb na tą ścianę, na te cegły, na tą ścianę od budynku, tą ceglaną, nie, z czerwonej cegły. Tak pamiętam, jej nóżki tak dędały w powietrzu. Nie, taki był ocnem. No, tak dędały. Ale nie to, że miało dusiłem, tylko tak, ale na pewno było dla niej niewygodnie. A to na pewno. Ale chuj mi obchodzi, jej ręka trafiła do mojej kieszeni. Dzień wcześniej. Nie, ta. No i spoko. Nie, i mówię do niej, pokazuję drugą ręką. Where is my dinero, nie? Ta, patrzę, jej łezka leci. Taka chujowa sytuacja była dla mnie, nie? Ale ten, jej łezka poleciała. Ale łezka poleciała dlatego, że wszyscy widzą, a tym bardziej u tych, co ona ma plecy, u tych karteli, że ona jest w bardzo niewygodnej sytuacji. Wszyscy też widzą, że ten brzydal, który coś tam od niej chce, nie tutejszy, czyli turysta, ale też widzą, że ja jestem całkowicie trzeźwiutki, żadnego alkoholu, nic nie ten. To też da rady było zauważyć, nie? No i dobra, nagle z prawej strony po kilku sekundach słyszę dwóch policjantów. Psy nadchodzą, nie? Dwóch, ten starszy i ten młodszy. Jeden z nich takim połamanym angielskim, okej, put the lady down, nie? Żebym tą kobietę, panienkę opuścił i żeby oni chcą pogadać. Mówię, dobrze, dobrze, dobrze. Jak ona mnie nie chce wziąć do szefa, to oni mnie wezmą do szefa. Ja wtedy ze szefem pogadam. Albo szef z szefem, albo dostanie, nie? I ten. Ja ją puściłem. Dobrze, już nie chciałem tam, żeby ją męczyć. Tą łezkę zobaczyłem, to się chujowo mi zrobiło. Ona wymyła. A ci się odwrócili, cwaniaki się odwrócili do mnie plecami i odchodzą, i odchodzą. To ja sobie myślę, tak sobie myślę, nie? Myślimy sobie zawsze po polsku, mówię, o co kurwa mać chodzi, o co chodzi? Mówię, ich pojebało? To ja znowu jakieś dwa szybkie kroki do przodu zrobiłem i tego po prawej, chyba tego młodszego. Pchnąłem, nie uderzyłem, pchnąłem go, także tak samo spadł na ziemię, nie? Podnosi się, tamten po mojej lewej, ten starszy, już ma, nie wyciągnął klamki, ale już ma ręce na klamce, nie? Wokół mnie muzyka zaczyna się wyciszać. Już druga dochodzi, nie? Pamiętajmy też, musicie wziąć, do tych z nas, którzy nie wiedzą, musimy wziąć pod uwagę, że największy hajs, który oni tam robią, w te kartele, to jest właśnie po drugiej. Że wszyscy turyści są już zrobieni, ze przyjaciół, a wiemy, że alkohol najgorszy na świecie. I nie? Wszyscy są porobieni na
tym bardziej na coli, białe nosy, tam co druga osoba z białym nosem latała, nie? Głównie młodzi. I jakikolwiek hajs im został w kieszeni, wtedy kartele na nich ten. W moim przypadku było, że ona wyciągła mi fizycznie, rękę wsadziła do mojej kieszeni, wyciągła, ale ten. Ale tam jest mnóstwo opcji mają, żeby wyciągnąć od nich hajs, zanim oni trafią do siebie na kwadrat do hotelu, nie? Żeby ich opróżnić ich kieszeni, nie? I tego. I tu się dzieje właśnie mniej więcej o drugiej nad ranem i ten policjant wstaje, podnosi się, ten, którego ja popchnąłem, tamten łapie, ale nie wyciągnął. Ja już miałem cmentarz załadowany, jak ktoś od razu na szczenę wale. Ten wstał, mu mówię, gdzie jest moje, do tego młodego, co, mówię, moje trzy stówy. Nagle ni stąd, ni znowu pokazuje się pierwszy garnitur. Od ich szef, nie z karteli. Pierwszy garnitur. Ten. Gadał coś po angielsku, ale po łamanym takim angielskim, że ciężko było się z nim komunikować. Ta. I mnie się pyta, pamiętam, ja mówię, jedna z tego, oni wiedzieli, o co chodzi. Że chodziło o te 300 z nocy wcześniej. Oni już wiedzieli. I pyta się mnie, czy ja chciałbym, nie? Ten cały boss w krawatce też, Armani, Versace coś tam nosił. Czy ja bym chciał złożyć jakiś protokół? Jakieś pismo wstawić z policją, że oni się tym zajmą, że oni będą szukać właśnie jej i jeżeli znajdą ją, to się skontaktują ze mną w hotelu, a jak już czas minie, że ja będę w Kanadzie, to do Kanady mi zadzwonią i o te 300. Nie? To ja tak się zbliżyłem o kroka do niego, tak twarz i mówię, motherfucker, mówię, czy ja cię wyglądam, czy ja dla ciebie wyglądam tak jak oni wszyscy, na tych turystów pokazuję, czy ja cię wyglądam tak jak oni? Nie? Czy ja ci wyglądam jak fucking owca? Nie? No, jak mu to powiedziałem, od razu wziął krótkofalówkę, coś tam po hiszpańsku, jeb. Jego boss się pokazuje. Jeszcze w lepszym fucking garniturze, nie? Jego boss się pokazuje. Już ten drugi, kolejny, już lepszym angielskim gadał. Lepszym, bardziej sprawnym, nie? Tak. Pyta się mnie, pierwsze pytanie zadaje mi, o co chodzi, jak może tutaj ten, nie, uregulować tutaj tam. Tam taksówki są ustawione w chuj, powiedzmy, że teraz jest kwadrans po drugiej, muzyki już nie ma, tam częściowo turyści ten się przyglądają, co się dzieje, jest jakaś zawierucha, nie, nikt nie wie dokładnie co, ale nikt nie idzie do domu, tam się każdy dalej bawi. Hajs wydaje, to tamto, każdy kurwa na następną kurwa kolejkę białego chce fucking w nosek sobie pierdolnąć, chuj, nie? I wychodzi na to, że ja temu drugiemu bossowi mówię, że ja nie wychodzę z tą, nie się nie ruszę z tą, że ja chcę się z całym szefem zobaczyć, z jego szefem zobaczyć, nie? A on mówi, w jakiej sprawie? Mówię, on mi wisi 300. I co, udało się wyciągnąć te pieniążki? Widzicie? Niegrzecznym dziewczynkom orlicą naszym tylko pieniążki w głowie. Tu jest tyle jeszcze do ciekawych rzeczy do opowiedzenia. A tobie... Ale malutko czasu właśnie. Ale mówiłem ci wcześniej, że to będzie dłuższa opowieść. Spoko. I ty przybiłaś, że spoko. No spoko. Jestem cały czas... A już jest końcówka. Bo teraz wszystko się dzieje, nie? I ten... I on coś... Ja mówię, że z bossem chcę. Ja mówię, nigdzie stąd nie wychodzę, dopóki 300 nie dostaję. Nie? Albo 300, albo fucking ten jego boss dostaje fucking w ryj, nie? No i o coś tam przez krótką falówkę, po hiszpańsku coś powiedział szybko. Nie wiem, o co chodzi, ale wokół mnie nagle zaczyna się coś dziać. Wszyscy ci milicjanci, co dla karteli pracują, ci bramkarze itd. itp. zaczynają... Przepraszam. Jest okej. Zaczynają wciskać każdego jednego turystę do taksówki, tak jak sardynki. Tu biorą jednego, tu drugiego, tu trzeciego. Ci się nie znają, ale ich wszystkie... Każda taksówka wybija stamtąd od razu. Taksówki zaczynają wybijać non-stop. Także opróżniają cały tam, nie, teren z jakichkolwiek świadków, jeżeli coś ma się wydarzyć, że nie będzie żadnych świadków. No i to im zajęło plus minus 15 minut, ja sobie tak stoję, miałem jakąś monetę w ręce, to sobie tak ten, bo pamiętam, był taki fucking fajny moment, nie? Taki fucking fajny, no.
przecież ja to wszystko widzę. Ja widzę, jak te taksówki fruwają, jak fizycznie ich wciskają, jak sardynki, kurwa, do tych fucking, do tych konserw, do tych taksówek i ten, spoko. Po pewnym momencie, po 15 minutach zostaje tylko ja. Ja jedyny biały, jedyny turysta. Impreza cała zgaszona. Przeze mnie, nie? Głównie faceci, ale też trochę kobiet było. Wszyscy dla karteli pracują w takim półokrągu się ustawili przede mną. Ilu ich tam było? Plus minus 50 osób. Plus minus 50 osób. Spoko. Nagle za nimi, ale nikt do mnie nie podchodzi, nikt nie podbija. Taka dziwna sytuacja. Spoko. Ale nagle zaplecza gdzieś, tej twarzy nie widziałem całą noc. Jeżeli taki gościu by był, to bym go zauważył wcześniej. Wybija, powiedzmy, nazwijmy go gruby pingwin, nie? Wybija gruby pingwin. Dlatego, że miał jakieś, ja wiem, koło 60-65 lat, nie? Jeżeli oglądamy film Bonanza albo jakiś taki western stary, przypatrzmy się na twarze tych takich Meksyków, którzy biorą udział tam, którzy tam aktorzą w tych filmach, dokładnie taki prawdziwy Meksyk, nie? Taki kino, nie? Taki o głowę mniejszy ode mnie, brzuch taki, tutaj jakieś zajebiste Armani Versace, jakieś fucking z kosmosu, ta, buty miał kowbojskie jakieś i on sobie tam drepta. Także oni stoją tutaj tak półkolem wokół mnie, się patrzą, drepta za nimi, tam jest powrotem drepta, nie? Coś tam mówi do siebie pod nosem, no i nic, jest taka pauza. I ja to tak patrzę się w tym kierunku przez jakąś minutę, obserwuję to. No i tak sobie postanawiam, nie? Jeżeli on do mnie nie wbija, a dokładnie wie, o co chodzi, ja idę do niego. To ja idę do niego, no wymusza na mnie to, nie? No to idę do niego, ale pamiętam, szpital i cmentarz miałem zamknięty. Nie podniosłem do góry, mam ten, ale idę do niego powoli kroczkami. Także sobie myślę, wiadomo, oni mają klamkę, wiadomo, nie jest, ale na mi chuj, idę do niego. Pierwszy, który położy rękę mi na ramię, który mnie złapie, tam, żebym do bossa nie poszedł za blisko, od razu dostaje bombę w szczenę, nie? Jeżeli rzucę taką fajną kombinację, powiedzmy 9, 10, 11 ciosów, to będziemy 11 mieli, co leżą nieprzytomni, nie? Zgadnij, co się dzieje. Ja idąc w prostej linii do niego, oni się otwierają, oni schodzą mi na bok. Dają mi bossa. To coś takiego można, to można coś takiego zauważyć. Powiedzmy, jak Jezus przechodzi przez Morze Czerwone, a morze mu się otwiera. Nieprawdopodobne. No, to ja byłem taki zszokowany, że ja pierdolę, nie? Oni tak... I boss jest przede mną. A mi, ja jestem pewny, że on był bardziej zaszokowany ode mnie, że oni to zrobili. Ale co to znaczy? To znaczy, że za dużo szacunku dla swojego szefa nie mieli. Także wiesz, był jakiś fucking chujowy gościu. Ale nic. Podchodzę do niego. Ja wtedy nie wiem, czy on w ogóle słowo po angielsku rozumie, czy nie. I mówię mu, nie? Mówię mu, pokazuję mu dinero, moje dinero. On dobrze wiedział, o co chodzi, nie? I on coś taki, ha, coś tam po hiszpańsku, coś tam, nie wiem, tak w stronę nieba tam powiedział na głos, nie? Nie. Ja to tak zrozumiałem, nie rozumiejąc hiszpańskiego, że na mój temat, że gościowi się pojebało, jakiś szaleniec to i tamto. I on napięcie odchodzi, odwraca się ode mnie, odchodzi. No i co? Ja tam kilka kroków za nim od razu, za jego prawie ramię go złapałem, tutaj od tyłu, lewą ręką, ale ja w ruchu, muszę zobaczyć, patrz. To jest ten moment, nie? Ja po prostu wchodzę w sprinta, jeb, łapię go tu, ciągnę, ale jestem w motion, ciągnę go tu, jego głowa się odwraca, cmentarz już wypala, a tutaj nagle z tej strony, jak strzała, bum, ramienie, jeb! Nie wiem kto, nie wiem co, całkowicie fucking mnie obala, jeb, kręcisz to czy zatrzymałeś? Dalej się kręci. Będziesz to puszczał? Trochę za długie, nie? Jak na wywiad. Ale ojczyzna będzie słyszała, nie? Z Cancun. Ale dużo z nich wie. Ale to się wydarzyło. Jednego dnia zrobimy film na ten temat. No bo to się wydarzyło. Większość fucking, ta, tu mnie jeb, nie? Kurwa, macie jakiś fucking, nie wiem, meksykański Bruce Lee. Tak to szybko zrobił, nie? I ten, ja leżę. Ale ten sam gościu, co mnie fucking jeb, ja już jestem ten, bo ja byłem w ruchu tutaj ten, nie mam równowagi, co powiedział, on mnie jeb, łatwo było mnie obalić, ja lecę do tyłu, on mnie dalej zdążył złapać, ja upadłem, ale tak delikatnie, nic mi się krzywdy nie stało. I leżę. Podchodzi do mnie, perfekt, amerykańskim, angielskim do mnie mówi, chodź. Rękę mi daje, zawiózł mnie do hotelu, następny dzień, fucking ten. Następny dzień,
ni z tą, ni z ową. Hajsu nie dotrzymałem, nie było gadki na temat, ale miałem wystarczająco wrażeń po tej nocy, nie? Że te 300 to opłaciły chyba, ale następny dzień ni z tą, ni z ową mam powiadomienie, że natychmiastowo mam opuścić pokój, bo mój pokój czeka dla mnie, dla gadki, dla bubasów w innym hotelu, ale nie jakimś 5-gwiazdkowym, jakimś 7-gwiazdkowym, 8-gwiazdkowym, nie wiem, kurwa macie, ja pierdolę, w życiu w takim tam nie byłem, tam. I tam to bardziej tacy adwokaci, doktorki tego, z całego świata, to tego, ten, ale wbijam do restauracji, tam, w tamtym hotelu, przejadowo, wszystko inclusive, tak, jak ja wbijam z Agatką i z bubasami, pierwszy stolik od razu dla nas jest, ala, już czeka stolik, już pierwsi jesteśmy, co podają, przynoszą, nas obsługują. Napiwka, broń Boże, nie chcą. No i to wszystko. I dalej żyję, no i to. Idziemy dalej z wywiadem. Długa historia, no ale myślę, że ludzi może to zainteresować, także fajnie, że opowiedziałeś.